Projektowanie okablowania zewnętrznego. Poznajmy temat projektowania okablowania zewnętrznego, co jest częścią projektowania okablowania strukturalnego i punktów dystrybucyjnych. W kablach na zewnątrz budynków lub przewieszonych pomiędzy budynkami będą indukować się podczas burz przepięcia o wysokim poziomie, co może spowodować uszkodzenie sprzętu, jak również jest zagrożeniem dla personelu. Powinno się unikać tworzenia takich instalacji. Jeśli taka instalacja jest niezbędna, powinna być zamontowana w metalowym kanale podłączonym do wydajnego uziemienia, oddzielonego od uziemienia zasilania. Metalowy kanał powinien być niedostępny dla personelu. Jako alternatywę można stosować zupełnie niemetalowy kabel optyczny z zewnętrzną barierą przeciwwilgoci. Należy pamiętać, że niektóre włókna optyczne mają metaliczną warstwę ochronną, a często również stalowy płaszcz wzmacniający. Okablowanie pomiędzy budynkami powinno być zrealizowane na włóknach optycznych zainstalowanych w podziemnych kanałach. Miedziana skrętka może być używana pomiędzy budynkami dla transmisji asynchronicznych oraz X25, ale tylko poprzez zabezpieczenia zapewniające odpowiednią izolację elektryczną pomiędzy zewnętrznym kablem a podłączonym do niego sprzętem. Elementy gazowe wyładowcze lub półprzewodnikowe przepięciowe powinny być używane na obydwu końcach kabla. Z racji tego, że koszt instalacji wielu kanałów na danej trasie jest nieznacznie większy od instalacji pojedynczego, rozsądnym jest instalowanie wielu kanałów, aby ułatwić ewentualną rozbudowę sieci. Kanały telekomunikacyjne mają zwykle średnicę zewnętrzną 97 mm, są dostępne w kolorze szarym i zielonym, w innych kolorach oraz etykietowanie na zamówienie. Kolory są standardowe w celu łatwej identyfikacji publicznych instalacji, np. żółty kolor oznacza gaz. Kanał jest dostępny w kawałkach o długości 6 mm. Jeden koniec kanału jest sformowany jako gniazdo, do którego pasuje drugi koniec. Istnieją również odcinki gniazdo-gniazdo do łączenia kanałów. Połączenie pomiędzy kanałami jest gładkie, bez wewnętrznych uskoków. Unika się w ten sposób ryzyka uszkodzenia kabla prowadzonego w środku kanału. Inne rozmiary kanałów również są dostępne i mogą być bardziej odpowiednie dla konkretnej instalacji. Kanały powinny być instalowane tak głęboko, jak to możliwe, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia. Minimalna zalecana głębokość to 300 mm. Odpowiednia taśma powinna być położona około 150 mm pod kanałem, aby wcześniej ostrzec osoby prowadzące wykopy. Sugerujemy betonową warstwę ochronną ponad kanałami, jeśli mają być na niedużej głębokości. Alternatywnie może być użyty stalowy kryty plastikiem kanał. Większość kanałów ma małą elastyczność, dzięki czemu nie mogą być kształtowane omijając przeszkody. Jednakże wszelkie zagięcia powinny być wykonywane poprzez odpowiednie komory kierunkujące, routing chambers, ze zdejmowaną pokrywą. Bezpieczeństwo gazowe, tam gdzie zewnętrzny kanał wchodzi do budynku, istotne jest, aby zapobiec wycieku metanu lub innego gazu, który mógłby przeniknąć do kanału i spowodować zagrożenie eksplozją. Rekomendowana metoda tworzenia bariery polega na użyciu dławika uszczelniającego, przyklejonego do kanału i wewnętrznie zaplombowanego środkiem kompont 16, specjalnym składnikiem podobnym do kitu. Tam, gdzie to niemożliwe, można zamiennie użyć odpowiedniej pianki. Bezpieczeństwo gazowe jest także istotne. Koniecznym jest, aby zewnętrzne kanału były przyłączone do materiału budynku, by zapobiec przeciekowi gazu z wnętrza kanału. Zewnętrzna warstwa uszczelniającego dławika powinna być przymocowana do struktury budynku. Uszczelnienie przeciwko przeciekom gazu będzie skutkowało również przeciwko wodzie. Łatwo można zapobiec zalaniu, gdy dławik uszczelniający jest nieszczelny lub pianka jest uszkodzona, gdy kanał biegnie w dół, oddalając się od budynku w kierunku do pierwszej komory kierującej. Piloty do przeciągania kabli powinny być instalowane w zewnętrznych kanałach, zanim zostaną zainstalowane kable. Piloty do przeciągania kabla nie może przebić uszczelki gazowej. Piloty do przeciągania kabli nie powinny być zostawiane w okablowanych kanałach z powodu zagrożenia zaplątania się liny z istniejącym kablem. Przed następnym użyciem liny należy już okablowany kanał przetkać prętem, a następnie zainstalować kolejny kabel. Takie postępowanie zapewni drożność kanału. Kanały mogą zapełnić się wodą, z tego powodu kable zainstalowane tam muszą mieć ochronę przeciwko wilgoci. Zwykle jest to polietylenowa PE osłonka lub zawierają rury PE. Takie kable są z tego powodu bardziej łatwopalne, dlatego zewnętrzne kable nie są prowadzone wewnątrz budynków i są łączone z kablami wewnętrznymi zaraz po wejściu do budynku. Kable podwójnego przeznaczenia, wewnętrzny, zewnętrzny,
jest zalecany w celu uniknięcia potrzeby zmiany typu kabla na wejściu do budynku. Dziękujemy za uwagę. To już wszystko. Mam nadzieję, że temat okazał się ciekawy.